Tak się kończy mówienie prawdy. Z złamaniem szczęki. No, Nadine jest niedaleko. Lepiej za nią pójdę. Tak się kończy mówienie prawdy. Z złamaniem szczęki. No, Nadine jest niedaleko. Dobrze, że wzięłam przeciwbólowe. Szkoda, że zostały w aorcie. Teraz się żyje. Nie tak szybko, nie tak szybko! No... Przynajmniej zachowałam godność. Spróbujmy tędy. A, super. To rozumiem. Okej. O kurde, to Nadine? A, teraz to wdepnęła. Muszę do niej iść. Mogę pożegnać się z kaucją. Znalazłeś je? Jeszcze nie. Oczy dookoła głowy. Na pewno gdzieś tu są. Pieszo daleko nie uciekną. Podobno C4 działa na wozy bojowe. głów nigdy nic nie chciałaby. Zajdę w flanki. Nie trzeba było tam zadzierać! Wciąż się tuczają. Jeszcze tylko jeden ładunek. Posiłki! Wiem! Nadine, wszystko gra? Musisz zawsze stanęli i zrobić to, Fraser. Tak, tak, słuchaj, przez tych drani nic nie zdziałamy, chodź! Nic ci nie jest? Nie musisz mnie niańczyć, rób swoje! Nadine, gotowe! Mamy spokój! Czekaj, zaraz przyjdę! Pomóc ci? Załatwimy. Nie musisz dziękować. Okłamałaś mnie. Nieprawda. Nie powiedziałam ci tylko o sobie. Nie wierzę. Słuchaj, Asav już nas wyprzedził. Musimy się śpieszyć. My? Posłuchaj. Wykrztuś to! Okej. Kawa na ławę. Potrzebuję cię. To trzeba było nie łgać. Ty chyba też nie masz wyjścia. Tak, dałam ciała. Okej? To mają być przeprosiny? Skoro tak bardzo ci na tym zależy, to jasne. Słuchaj, obie mamy tutaj coś do stracenia. Tak czy nie? Gwoli wyjaśnienia. Obchodzi mnie tylko kieł. Nie sam Drej. A już na pewno nie ty. Niech będzie. Co ty robisz? Odcinam im drogę. Dobry pomysł. Co to było? Dokładnie to, co myślisz. Idą na skróty. przeprowadzali ludzi tymi tunelami. Co? To nie jest wejście. Tylko drzwi od zaplecza. Okej, studnia ze schodami. Ty masz to gdzieś. Cii. Słyszysz? Teraz tak. Nas tu nie ma. Nie wiem, ale jest blisko. O. Spokojnie. Ej, spokojnie. Utknęła tu, ale chyba nie jest ranna. Budynek zawalił się pewnie przez tę eksplozję. No już, mała. Już dobrze. Nie bój się. Wyciągniemy cię stąd. Spokojnie. Mówisz do mnie czy do słonia? Tak. Spokojnie. No już. Powolutku. No dobra. Dokąd jedziemy? Mnie nie pytaj. Czekaj. Chcesz trochę? Słuchaj, ja nie najlepiej radzę sobie w relacjach. Jesteś egoistką. Tak. To prawda. Jestem egoistką. Tak. To fajnie, że wiesz. No, słyszysz, tato? Coś mi zostało po tobie. Co się z nim stało? Nie umiał dać za wygraną. Ministerstwo Kultury chciało mu opłacić jego ostatnią wyprawę, bo tym razem odkrył prawdziwą sensację. Zawsze to była sensacja. Ale na jego obóz napadli bandyci i niestety znaleźli go po kilku tygodniach. Zostało mi po nim tylko to coś. Przykre. No wiesz, w końcu to był jego wybór. Także... Słuchaj, Fraser, nie musisz... Co ona robi? No, chyba szarżuje. Weź ją zatrzymaj! A ja wyglądam na słoniologa. Zobacz. Teraz rozumiem ten pośpiech. Jeśli chodzi o sama. Dobra, rozumiem. Okej? Też mam swoje za uszami. Może nie kłóćmy się już o to więcej, co? Okej. Stoi. Chodźmy. No, z dzisiejszych osiągnięć możemy odhaczyć pomoc rodzinie słoni. Tak, tylko się nie zbliżaj. Mają młode. Jasne. Daj, ja to zrobię. Okej, dzięki. Trochę w bok. Dobrze. A teraz wyciągnij rękę w tę stronę. Co? W ten sposób jest o wiele bezpieczniej. Wielkie dzięki. Trochę czasu minęło, ale słonie wydają się mniejsze niż kiedyś. Pewnie widziałaś słonie afrykańskie. Te są indyjskie. Czym się różnią? Są mniejsze. Mają mniejsze uszy. A na głowie mają też lekkie głębienie. Jak miło, że Asav zostawił dla nas zapasy. Możesz co nieco uzupełnić. Dobra myśl. Tutaj. Ej, na górze. Światło odbija się w wodzie. Wow. Witam, Belor.